Zapraszam na przegląd publicystów, którzy publicystyczną właśnie pałką okładają treści, które wygłosił arcybiskup Gondecki w obronie wiary. Najciekawsze będą tweety pewnych jezuitów. Zostańcie zatem do końca. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. I zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krystian Kraciuk, witam Państwa w programie Ja, Katolik. Szanowni Państwo, wiedzą Państwo już od kilku dni, że arcybiskup Gondecki po raz kolejny postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami względem tego, co dzieje się w Kościele. Tym razem zrobił to, udzielając wywiadu zagranicznym mediom a także pisząc wprost list do papieża już po zakończeniu synodu w którym wyraził się w sposób zdecydowanie krytyczny względem niemieckiej drogi synodalnej a dziennikarzom z zagranicy powiedział też kilka cierpkich słów na temat tego co sądzi o przebiegu samego synodu do spraw synodalności i co spotkało księdza arcybiskupa gondyckiego, otóż został pochwalony przez PCH 24P przez Pawła Chmielewskiego na naszych łamach gdzie niegdzie ktoś wziął go w obronę na portalu Opoka, na przykład, ale musiał go wziąć w obronę właśnie dlatego, że ksiądz arcybiskup Gondecki został wściekle zaatakowany przez media ateistyczne, które od razu próbowały skłócić go z papieżem i pokazać, że papież dobry, arcybiskup zły. Został też zaatakowany przez środowiska tzw. katolików otwartych, liberalnych, jakkolwiek by państwo nie chcieli ich sobie nazywać. A co z gościem niedzielnym, niedzielą i tego typu? Periodykami czy portalami, tam została kwestia słów arcybiskupa przytoczona, owszem, ale bez żadnej pochwały, czy też bez żadnego ataku. No taki mamy klimat. Szanowni Państwo, zacznę od tego, co o słowach księdza arcybiskupa Gondyckiego, które to słowa Państwo pewnie znają albo z występu Pawła Chmielewskiego, albo z innych tekstów na naszych łamach, napisał Tomasz Terlikowski. Pan Tomasz Terlikowski twierdzi, że obie wypowiedzi zasmuciły. Redaktora. Obie wypowiedzi, czyli i wywiad, i list arcybiskupa Gondyckiego, bo niewiele mają wspólnego z obroną katolicyzmu, ale sporo z obroną władzy i pozycji, ale nie wiary. Dlaczego? Otóż tutaj Terlikowski cytuje arcybiskupa, że wymogiem było słuchanie rozmówcy bez uprzedzeń i nie wdawanie się w polemikę, a to, już pisze Terlikowski, zdaniem arcybiskupa sprawiało, że nie było okazji do autentycznej rozmowy. I pisze autor tak. Osobiście doskonale rozumiem Metropolitę Poznańskiego, bo też uwielbiam polemiki, ale doświadczenie słuchania ludzi inaczej myślących nauczyło mnie, że pierwszym krokiem do spotkania jest odrzucenie założeń i uprzedzeń. Drugim, zrozumienie i uznanie, że w słowach mojego rozmówcy znajduje się troska o Kościół i szczera wiara, jakkolwiek rozumiana. Trzecim, próba zrozumienia co nas realnie różni, a dopiero gdzieś na końcu jest ewentualnie, ale przecież niekoniecznie, próba wyrażenia maksymalnie nieraniącego wyłożenia co nas różni, co niekoniecznie oznacza kto ma rację. I teraz ja się tutaj zachodzę w głowę jak pan Tomasz Terlikowski, wybitny przecież publicysta katolicki, nie dostrzega tutaj pewnego konfliktu, mianowicie dlaczego sam fakt iż Ktoś miał być wysłuchany, nie sprawia, że i arcybiskup Gondecki miałby być wysłuchany przez tę osobę. Dlaczego od razu pan redaktor zakłada, że arcybiskup Gondecki by tego kogoś, no właśnie, pałką okładał? Je, nic bardziej mylnego podejrzewam, że ksiądz arcybiskup chciałby, jeżeli już chciałby z kimś polemizować, to na zasadzie tego, żeby wskazać, jakie rzeczy właśnie nas różnią. No ale być może pan Trylikowski zna księdza arcybiskupa. Lepiej niż ja. U arcybiskupa Gondeckiego jest inaczej. On, co wynika z jego słów, pisze Tomasz Therydykowski, jest oburzony, że musi zrezygnować z uprzedzeń i wysłuchać. Tego nie ma nigdzie oczywiście w liście księdza arcybiskupa. Terlikowski pisze dalej: Autentyczna rozmowa to, jak się zdaje, dla niego moment, gdy jako mający władzę może zacząć strofować rozmówcę. Ja rozumiem, że katolicy są dzisiaj bardzo często antyklerykalni. Mi Portalowi, który mam zaszczyt sprowadzić, nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł zarzucić klerykalizm. Naprawdę. Wiedzą Państwo o tym doskonale. Ale pisać takie słowa wobec Księdza Arcybiskupa, że yy, yy, jego zdaniem autentyczna rozmowa jest tylko wtedy, kiedy on może strofować rozmówcę, to jest co najmniej głęboko niesprawiedliwe. Podkreśla Tomasz Terlikowski, znowu polemizując z Księdzem Arcybiskupem, że Kościół w ogóle jest w najgłębszym kryzysie od czasów Reformacji, a to dotyczy także Kościoła w Polsce. I tutaj mówi o tym, że. Sprawy skandali seksualnych gorszą wszystkich i sprawiają, że e, ludzie zaczynają się buntować. I tu pełna zgoda z panem redaktorem. Natomiast pisze też pan redaktor, że to ogromne zgorszenie i dowód, że potrzebna jest jakaś forma kontroli nad posiadającymi władzę absolutną biskupami. Szanowni Państwo, to jest dokładnie ta metoda, o której od początku de facto pontyfikatu papieża Franciszka do państwa mówimy. I cieszę się, że w sposób jasny, eksplicyte. Wyraził to Tomasz Ternikowski. Otóż chodzi o to katolikom otwartym, aby kontrolować biskupów i aby to nie biskupi rządzili w kościele. Wir sind Kirsche, chciałoby się powiedzieć, my jesteśmy kościołem. Już taki ruch w kościele niemieckojęzycznym powstał i do czego doprowadził? Sami Państwo wiecie doskonale. Zresztą ksiądz yy, biskup Gądecki też wie do czego to doprowadziło. Wskazuje na ten kryzys kościoła w liście do papieża. Tomasz Terlikowski, wracamy do niego. Kapłani coraz częściej mówią też, że wygodny język rzekomego ojcostwa, jakie biskupi mają spraw sprawować nad nimi, również ukrywa w rzeczywistości często przemocowe relacje. Szanowni Państwo, to z pewnością jest prawda. Nie, nie jeden biskup na świecie, w Polsce, nadużywa swojej władzy. I tak jak pisze Tomasz Terlikowski, posługuje się językiem sakralnym, ale tak naprawdę skrywa za tym jakieś e, racje niezbyt dobre. Wiemy o tym dobrze, ale to jest metoda. Po raz kolejny staram się to Państwu pokazać i dlatego na tapet wziąłem dzisiaj m.in. ten tekst, żeby pokazać Państwu, że rewolucjoniści od lat mają tę samą metodę. Widzą rzeczywiste nadużycia w jakiejś strukturze i zamiast chcieć ją naprawić, to co robią? Chcą ją obalić. Tak? Jak władza biskupów w Kościele jest w pewien sposób nadużywana przez konkretne jednostki, to trzeba te władze obalić, a nie zreformować. To jest myślenie Marcina Lutra. To jest myślenie rewolucjonistów francuskich, którzy widzieli pewne nadużycia i ścięli monarchię. To jest myślenie bolszewików, komunistów występujących przeciwko pewnym prawdziwym nadużyciom kapitalizmu, ale zamiast je naprawiać to obciąć głowy. I dalej czytamy u pana Terlikowskiego i to właśnie z tego a nie z ulegania liberalnemu światu wynika konieczność zmian, kontroli, wprowadzenia świeckich i to niezależnych od biskupa, także w przestrzeń zarządzania kościołem. Możemy dyskutować o tym, jak to zrobić, ale nie powinniśmy dyskutować, czy to zrobić. Model absolutystyczny skutecznie się skompromitował. W Polsce także, tylko arcybiskup Gondecki nie chce tego dostrzec. No właśnie to jest to, o czym wspomniałem. I teraz kolejny argument ze świata katolików otwartych, naukowość. Nie widać również u niego, czyli u gondyckiego arcybiskupa, otwarcia na rozmowę o tym, co nauka mówi o dysforii płciowej, o homoseksualności czy niebinarności. Wynika to zapewne z faktu, że Metropolita Poznania nie ma czasu na słuchanie bez założeń. Nie ma ochoty na zrozumienie innego, bo od razu chce ogłosić mu to, co uważa za absolutnie niezmienną doktrynę, bez której zostanie on potępiony. Problem zaczyna się wtedy, gdy okazuje się, że w ramach przekazywania rzekomo niezmiennej nauki Przekazuje się własne uprzedzenia i własną niewiedzę. Jak chodzi o dysforię płciową, homoseksualność czy niebinarność, rozumiem, że chodzi o to, że Pan Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo mężczyznę i kobietę. Jak nauka wie od wielu, wielu dziesięcioleci, od czasu do czasu rodzą się ludzie, tak, z, tak, zwani, tak zwane obojniaki, przepraszam za to wyrażenie, ale to jest z języka naukowego, które mają problem z ustaleniem płci fizycznej. Ale jest to bardzo maleńki promil. Ludzi, którzy się rodzą. Czy gdzieś tutaj jest jeszcze jakieś pole do dyskusji nad niezmienną rzekomo nauką? A już czytem wszystkiego czytamy dalej, są rozważenia na temat nauki i nieomylności papieża. Tu jest cytat z arcybiskupa Gondyckiego. Kościół wyznaje dogmat o nieomylności papieża, jednocześnie można odnieść wrażenie, że część teologów i biskupów wierzy w nieomylność nauk społecznych i to nawet nie nauk ścisłych, ale niektórych socjologów i teorii głównego nurtu, o których za kilkadziesiąt lat będzie się tylko wspominać w podręcznikach historii. I tu mówi arcybiskup ale według pana Terdykowskiego wyraźnie nie dostrzega, że miesza ze sobą porządki, bo nieomylność papieska dotyczy wiary i moralności i to wyłącznie wówczas, gdy papież wypowiada się ex katedra. Nie dotyczy natomiast medycyny, psychologii, socjologii, metod terapii czy rozumienia zjawisk społecznych. Kościół może i powinien badać te kwestie, może wypowiadać się na tematy moralne, a nie powinien ignorować wiedzy płynącej także z nauk społecznych. Szanowni Państwo, Państwo wiedzą doskonale, że nauka w swoich rozważaniach już naprawdę bardzo wiele rzeczy ustaliła i potem obaliła. Niech Państwo sobie tylko przypomną, na przykład ostatnio czytałem o tym, że margaryna to jest przykład z innego świata, ale bardzo zasadniczy że margaryna jest zdrowsza niż masło. Jak byłem dzieckiem, było dokładnie odwrotnie. W latach 50. czy 60. 3 czwarte amerykańskich lekarzy podobno zalecało palenie papierosów na choroby gardła. I tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to się wszystko zmienia, bo podstawa tego paradygmatu naukowego to jest ciągłe negowanie zastanego obecnie stanu. Wiemy, że rasizm był teorią naukową, i wiemy, że, no zresztą to arcybiskup Gondycki przytacza w swoim e, liście, że upadł. Pan Tomasz Terlikowski próbuje kpić z księdza arcybiskupa, że miesza nieomylność papieską. Z wiarą w naukę niektórych biskupów. Ale to właśnie o to chodzi księdzu arcybiskupowi Gondyckiemu, że niektórzy, pamiętając o tym oczywiście, czym jest nieumyślność papieska, uważają, że istnieje podobny dogmat w naukach, a przecież tak dokładnie nie jest. Pisze Tomasz Torelikowski, że z całością wywiadu i listu polemizować nie będzie. Smutno mu, że polski uczestnik synodu tak bardzo nie chce zrozumieć, co leży u jego podstaw. Czyli zrobiliśmy z księdza arcybiskupa człowieka niemądrego, więc nie będziemy z nim polemizować, tylko powiemy, że jest nam smutno. No ale to nie koniec argumentów, za chwilę ciąg dalszy. Tomasz Czerlikowski, artykuł, który cytowałem, opublikował na swoim Facebooku, a przedrukował go potem portal Więzi. I nie mogło być inaczej. Musimy też zacytować tygodnik powszechny z naszym ulubionym katolikiem otwartym na okładce z Szymonem Hołownią, ale rzecz doty dotyczy arcybiskupa, który jest podobno przeciwny papieżowi. Wiadomo, że jak napisze się o tym, że na synodzie coś się nie podobało, albo jak się skrytykuje niemiecką drogę synodalną, to jest się przeciwko papieżowi. No, czego Państwo nie rozumieją. I tak czytymy, czytamy już w, we wstępie do tekstu Piotra Sikory. Przewodniczący polskiego episkopatu nie chce, by Kościół przejął od liberalnej demokracji transparentność procedur, dlatego krytykuje synod, a w konsekwencji papieża. Ja bym powiedział, że bardzo dobrze, że nie chce liberalnej demokracji w Kościele, bo Kościół jest monarchią z boskiego ustanowienia. We wstępie już jest skonfliktowanie księdza arcybiskupa z papieżem, ale także, żeby nie było i z kardynałem Rysiem i z biskupem Galbasem, którzy wrócili z synodu zadowoleni i udzielili różnych wywiadów, to prawda? A ksiądz Gondecki znowu czegoś nie rozumie. Tutaj tyle wynika z tekstu Piotra Sikory w Tygodniku Powszechnym. I czytamy na przykład, że przewodniczący Kep. Wyraził także poważne wątpliwości wobec rozszerzenia grona pełnoprawnych członków synodu, którymi były także osoby świeckie. Źródła problemów arcybiskupa gondyckiego z akceptacją kierunku, w którym podąża Kościół za sprawą procesu synodalnego, widać wyraźnie w jego liście do papieża na temat niemieckiej drogi synodalnej. Niemieckie postulaty hierarcha uznaje za próbę przeprowadzenia w Kościele rewolucji, ale nie ewangelicznej, lecz lewicowo-liberalnej. Ja też tak uznaję. Z listu wyraźnie wynika, że ocena niemieckich propozycji jako niekatolickich wiąże się ze sceptycznym stanowiskiem wobec osiągnięć współczesnych nauk społecznych. Arcybiskup Gondecki dyskredytuje te ostatnie, posuwając się do wątpliwego etycznie chwytu retorycznego, porównując je do popularnej niegdyś teorii rasizmu. To o czym wspomniałem poprzednio. Widzą państwo, jak nie wierzysz w naukę, jak uważasz, że mogą być naukowcy, którzy na przykład w roku 2020 z funkcji profesora i z autorytetu profesora medycyny powiedzą, że do końca tego roku będziemy mieli na stadionie narodowym 40 tysięcy trupów, a potem się okazuje, że tego nie ma, to nie należy wszystkim naukowcom we wszystko wierzyć. Jak się okaże, że pewne teorie naukowe się zmieniają i wiara w tym czasie pozostaje niezmienna, i antropologia katolicka pozostaje niezmienna, to jednak to ci, którzy idą za nauką, są tymi mądrymi, lepszymi, Katolikami, prawda? Według katolików otwartych, czego tak bardzo się obawia, że komentując inicjatywy niemieckich katolików, kieruje skojarzenia adresatów swojego pisma w kierunku teorii rasistowskich, tego, by Kościół nie przejmował żadnych procedur nowoczesnej liberalnej demokracji, takich jak który podział władz, który mógłby ograniczać władzę papieża i biskupów i poddać ją kontroli świeckich albo transparentność podejmowania decyzji. I teraz uwaga. Szanowni Państwo, bo to będzie niezwykle mocne. Metropolita Poznański przyznaje, że liberalna demokracja ma swoje zalety, ale dodaje, że nie jest z pewnością jedynym dobrym ustrojem. Na poparcie tej ostatniej tezy przywołuje autorytet Arystotelesa. I teraz, Szanowni Państwo. Arystoteles. Klasyczne wychowanie, klasyczna nauka i filozofia. W tym kontekście jednak cytuję, warto pamiętać, że choć wychowawca Aleksandra Wielkiego był niewątpliwie genialnym filozofem, to w swojej myśli społecznej akceptował niewolnictwo. Tak, szanowni państwo, jak się chce uderzyć pałką publicystyczną w księdza arcybiskupa, to się znajdzie argument nawet przeciwko cytowaniu Arystotelesa, który rzeczywiście demokrację uważał za system władzy zdeprawowany, bo rządzi motłok, rządzi lud. No ale przecież akceptował niewolnictwo, więc... W tym kontekście pewnie Arcybiskup Gondecki też chciałby powrotu do niewolnictwa, prawda? Gondecki obawia się także, że Kościół mógłby uznać dobro istniejące w homoseksualnych związkach opartych na wiernej i trwałej miłości oraz zaakceptować fakt, iż są osoby, które rozpoznają swoją tożsamość genderową jako niezgodną z płcią biologiczną, przyznając im tym samym prawo. Do zmiany płci i nie czyniąc z tego procesu przeszkody w pełnym uczestnictwie w życiu kościelnej wspólnoty. W tej kwestii najwyraźniej ujawnia się niechęć Metropolity Poznańskiego do uznania rezultatów współczesnych nauk o człowieku i rozwijania teologii, która by te rezultaty uwzględniała. Szanowni Państwo, ta fraza dobro istniejące w homoseksualnych związkach opartych na wiernej i trwałej miłości to jest fraza, która istnieje co najmniej od synodu. O rodzinie w 2015 roku pojawiło się to po raz pierwszy podczas pontyfikatu papieża Franciszka. W grzechu, którego tutaj nazwy tradycyjnej nie będę wymieniał ze względu na szalejące wokół mnie algorytmy YouTube'a, ale który to grzech ma swój początek w pewnym zniszczonym przez Pana Boga mieście ogniem i siarką, doszukujemy się miłości. Miłość, jak fałszywe to słowo jest dzisiaj, jak fałszywie jest ono rozumiane w kościele, a jednocześnie, dlaczego w innych grzechach nie szukać pierwiastków dobra? Dlaczego nie szukać pierwiastków dobra w kradzieży? Przecież jak ktoś coś ukradnie, to ma, a może da komuś biedniejszemu, taki Robin Hood. A dlaczego nie szukać na przykład w cudzołóstwie? Chociaż tutaj mamy pierwiastków dobra. Cała Morisetycja to jest poszukiwanie w cudzołóstwie, właśnie. Czy afera wokół Amoebryzji To jest poszukiwanie pierwiastków dobra w grzechu cudzołóstwa. Mógłbym te grzechy wymieniać jeszcze dłużej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pałką w arcybiskupa Gondeckiego można walić, zwłaszcza pałką dotyczącą nauk społecznych i teorii nowych o człowieku. Przewodniczący Konferencji Episkopata Polski, wszedł na kolizyjny kurs z Watykanem i z papieżem Franciszkiem, twierdzą niektórzy, i autor tekstu. Zgadza się z dwóch powodów. Po pierwsze, sceptycyzm wobec niemieckiej teologii uwzględniającej rezultaty współczesnych nauk stoi w bezpośredniej sprzeczności z wizją teologii, jaką ostatnio papież zarysował w motu proprio ad theologiam promowendam. Po drugie, oskarżając sekretariat synodu o manipulację, w zakamuflowany sposób uderza się w samego Franciszka, gdyż sekretariat działa w ścisłym porozumieniu z papieżem. Arcybiskup kontra papież, jak ktoś jest przeciwko papieżowi Franciszkowi a za tradycją, za tradycyjnym nauczaniem Kościoła, to wiadomo, kogo wybierze Tygodnik Powszechny. Ale czy aby na pewno papież nie zgadza się z arcybiskupem Gądeckim? O tym za chwilę. Zanim przejdę jednak do tego, co o tym wszystkim sądzi papież Franciszek i co jakiś czas daje temu wyraz, to jeszcze kilka wypowiedzi jego współbraci w jezuickim kapłaństwie. Otóż to w ramach rozrywki Ksiądz Grzegorz Kramer na yy, mediach społecznościowych. Nie odniósł się bezpośrednio do listu księdza arcybiskupa, żeby była jasność, ale w dniu, w którym opublikowano ten list biskupa do papieża, czytamy tak u księdza kramera. Myślę, że przed wiekami wielu pisało do papieża, że nie należy niewolników czynić wolnymi, uznawać praw kobiet, że dzieci należy karać i bić. Wielu przestrzegało papieża, że badania naukowe i czytanie książek są szkodliwe, a kobiety, które uważano za czarownice, lepiej zabić dla dobra ich dusz. Tak to już jest, że to, co ludziom w danym momencie wydaje się obrazoburcze, wywracające odwieczny porządek, po czasie przestaje straszyć, a i Boga dzięki temu można odnaleźć, nie mówiąc o tym, że człowieka bardziej kochać. Szanowni Państwo, ja ten tweet yy, czy ten wpis na Facebooku pozostawię. Bez komentarza, ponieważ no, zajmiemy się tutaj jednak poważnymi sprawami i przejdziemy do innego jezuity. Otóż, ksiądz Jacek Prusak, szanowni państwo, łączę sobie tylko odpowiedniego tweeta. Zobaczcie państwo, to, to też jest, pis, cały czas mówi o tweetach, a to są wpisy na Facebooku. Arcybiskup Gondecki chce zreformować papieża Franciszka, ale gdyby prokuratura weszła mu do kuri, to zmieniłyby mu się priorytety. Niestety, jak ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za to, do czego doprowadził na własnym podwórku, to szukać będzie problemów gdzie indziej. Ciekaw jestem reakcji kardynała Rysia. Szanowni Państwo, czy Państwo to widzą, czy Państwo to słyszą? Ludzie, którzy chcą na siłę zreformować Kościół, zmienić go w coś, czym nigdy nie był i nie miał być, ale w swej wizji dopasowania go do świata, bardzo, ale to bardzo tego pragną. Potrafią posunąć się nawet do takich rzeczy, żeby, no w sposób dosyć zaewaluowany, grozić arcybiskupowi, arcybiskupowi gondyckiemu tym, czym się biskupom grozi za pontyfikatu papieża Franciszka od lat. Otóż, że uwaga, nie sprzeciwiaj się, przypominam Ci, w Twojej szafie w kurii mogą być dokumenty na Ciebie, tak jak były na księdza z biskupa z tego miasta, z tamtego miasta, z Kalisza i jeszcze z paru innych miejscowości. Przypominam, paru biskupów już papież usunął w Polsce, a i nie tylko w Polsce. Na każdego coś się znajdzie. A gdyby tego było mało, gdyby akurat w szafie księdza arcybiskupa gondyckiego trudno było czegoś poszukać, to mamy też reakcję karnołarysia, to znaczy czekamy na reakcję księdza karnołarysia, może weźmie nas w obronę, no bo rzeczywiście mówi zupełnie inaczej. Dla porządku dodam, że ksiądz Jacek się zreflektował po tym wpisie i zmienił go na następujący. Teraz Państwo go widzą, to jest wpis trochę dłuższy. Napisał tutaj, że po hejcie, pod tym wpisie widzi, że komentarze, że obrońcy gondeckiego nie rozumieją, że ja go nie oskarżam, tylko mówię o faktach. I tu przytoczył te fakty, ale już tutaj się nie pojawia tak ostry kurs jak poprzednio. Najlepsze jest to, że nazywa to hejtem. Na przykład fakt, że ja zwróciłem Księdzu Jackowi uwagę na to, że brzmi to jak groż grożenie. Biskupowi. No, czy to jest hejt, to Państwo sami rozsądźcie. I teraz jeszcze pokażę Państwu, co znalazłem przypadkiem na yy, Facebooku księdza Jacka Prusaka. Spójrzcie Państwo na tego oto twita. Przepraszam, na ten oto wpis na Facebooku. Zastanawiam się, czy ktoś będzie miał odwagę powiedzieć, jaką miłością arcybiskup Ganswa indarzył Benedykta XVI. No, yy, cóż. Sam nie wiem, jak skomentować tego typu insynuacje, ale niech tylko pokażą, kto walczy z biskupem Stanisławem Gondeckim i jego niewątpliwą obroną wiary i obroną kościoła. I tak okłada się publicystyczną pałką księdza arcybiskupa Gondeckiego. Za co. Za to, że broni tradycji, za to, że broni struktury kościoła, za to, że broni wiary katolickiej, za to, że broni katolickiej antropologii, za to, że dostrzega błędy niemieckiej drogi synodalnej i odważył się o nich pisać. Tak jak kilku innych biskupów ze świata. Jeżeli chodzi o naszą część Europy, ksiądz arcybiskup z całą pewnością pozostaje najbardziej odważnym. Ale tymczasem, jak grom z jasnego nieba, spadła na nas informacja o odpowiedzi papieża Franciszka na list, do, na list czterech katoliczek, które przestały uczestniczyć właśnie w niemieckiej drodze synodalnej ze względu na jej lewicowe odchylenie. List z 6 listopada papież odpowiedział parę dni później. Dziękuję za list i piszę tak. Zwracacie się do mnie z wątpliwościami dotyczącymi obecnego, obecnej fazy rozwoju kościoła w Niemczech. Ja również martwię się różnymi konkretnymi krokami, za sprawą których rodzi się ryzyko odcięcia się dużej części tego kościoła lokalnego od wspólnej drogi kościoła powszechnego. I dalej, zamiast szukać zbawienia w coraz to nowych gremiach, i w pewnym sensie autoreferencyjnie wciąż zajmować się tymi samymi tematami. Chciałem w moim liście do pielgrzymującego ludu Bożego w Niemczech, który też omawialiśmy tu dla państwa, w którym krytykował papież konkretne postulaty drogi sodalnej, przypomnieć o konieczności modlitwy, pokuty i adoracji oraz zaprosić do otwarcia się i wyjścia na zewnątrz, aby spotkać naszych braci i siostry, szczególnie tych, których znaleźć można na progu naszych drzwi do kościoła, na ulicach. W więzieniach, w szpitalach, na placach i w miastach. Jestem przekonany, Bóg pokaże nam drogę, która nas prowadzi. Papież ma konkretne i mocne, powtarzane nie po raz pierwszy wątpliwości co do niemieckiej drogi synodalnej. Szczególnie w tym liście zaznaczył, że chodzi o tak zwane synodale Auschus. Nie wiem, jak to się czyta Auschus. Chodzi o Wydział Synodalny. Drogi sądowej, który ma przygotować wprowadzenie gremium doradczego i decyzyjnego w takiej formie, która się Watykanowi od początku nie podobała. Powtórzę, papież martwi się, że niesie to ze sobą ryzyko odcięcia się dużej części tego kościoła lokalnego od wspólnej drogi kościoła powszechnego, a więc papież boi się schizmy. Schizmy. Boi się też ksiądz arcybiskup Gondecki, przestrzegając kościół w Europie takim otwartym listem do papieża przed tymi pomysłami. Schizmy w Kościele, odpadnięcia od niego, od niego sporej części i być może zaprowadzenia dusz ku zatraceniu. Boi się też portal pch24.pl, który ja tu dla Państwa reprezentuję. Dlatego wspierajcie Państwo nasz portal, jeżeli chcecie Państwo, aby w dobrych sprawach był ktoś w internecie i w katolickich mediach, kto wspiera też polskich biskupów. Wtedy, kiedy wychodzą z inicjatywą obrony Kościoła i obrony wiary. A wiedzą Państwo, że jesteśmy o tyle wiarygodni, że kiedy polscy biskupi sprzedawierzają się w mniemaniu państwa i naszym temu, co powinni robić, potrafimy podnieść wtedy i głos. Ale będziemy bronić biskupów zawsze wtedy, kiedy będą opowiadać się po stronie tradycji, wiary katolickiej i Kościoła. A tak jest w przypadku Księdza Gondyckiego. Szczęść Boże.